Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Moje nazwisko Beata Nowak, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj autorzy tej książki, czyli reportażu Upadek. Historia prałata Henryka Jankowskiego. Dosyć sporo jest to stron naprawdę dobrze opisanego śledztwa dziennikarskiego. Jeszcze raz dobry wieczór. Monika Góra i Krzysztof Grożek. Dobry wieczór. Chciałam Państwem o tej książce mniej więcej właśnie teraz, znaczy książka została wydana we wrześniu ubiegłego roku, ale teraz myślę, że to też jest dobry moment na to, żeby o tej książce porozmawiać, ze względu na to, że całkiem niedawno również pojawiły się nowe oskarżenia wobec osób z instytucji Kościoła. Tak więc Henryk Jankowski, faktem w drugiej połowie XX wieku, no i na początku XXI, ale jego sprawa chyba poniekąd jest trochę aktualna. Ale to jeszcze do tego dojdziemy. Jest to reportaż o bardzo kontrowersyjnej postaci, kapelanie Solidarności, który jednocześnie również współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa. I chciałam zapytać, jak dużo już mówiło się o prałacie Jankowskim, dużo się o nim pisało. I co nowego znajdziemy w tej książce? Albo może coś weryfikujecie specjalnie, coś, co wcześniej nie było zweryfikowane? Jeśli ja mam zacząć. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o nowe, to oprócz niektórych wątków, to na pewno nowe jest to, że ta biografia została potraktowana w całości. Znaczy różne aspekty, które w różnych publikacjach były dotykane, i obyczajowe, i współpracy ze służbami, i biznesu, to tutaj zostały przedstawione w jednej biografii, w jednym życiorysie. Tym bardziej, że to wszystko się ze sobą jakoś splata i nie można tego traktować oddzielnie. Na jednej płaszczyźnie był aktywny, na drugiej, na trzeciej i jedna trzecią napędzała się nawzajem. No, z całą pewnością nowe w tej książce jest też to, że próbujemy przyjrzeć się opowieści pani Barbary Borowieckiej, która w mediach opowiedziała o swoim dzieciństwie, w którym to dzieciństwie, jak opowiadała, została bardzo skrzywdzona przez prałata Jankowskiego. Pani Borowiecka opowiadała też o innych dzieciach i dziewczynkach, które miały być wręcz zgwałcone przez niego, a jedna z nich miała nawet popełnić samobójstwo. Więc w książce poszliśmy trochę pani Barbary Borowieckiej na terenie, ile było to możliwe. Próbowaliśmy zweryfikować jej opowieść. No i niestety okazało się, że wiele z tych faktów, o których pani Borowiecka opowiadała, no po prostu nie mogło mieć miejsca. Nie miało one prawdopodobnie miejsca. Także z całą pewnością jest to coś nowego w stosunku do wszystkich publikacji na temat księdza Jankowskiego, które się od tej pory ukazały. I od czego zaczęliście zbieranie materiałów i w ogóle pracę nad książką? Gdzie się najpierw zahaczyliście? Co było pierwszym miejscem, pierwszą rzeczą, którą chcieliście sprawdzić? Zaczęliśmy od tego, że umawialiśmy się z osobami, które znały księdza Jankowskiego, po to, żeby jakby z pierwszej ręki usłyszeć relacje o tym, jakim był człowiekiem, jakim był księdzem, co robił, żeby te wszystkie opowieści, które się wcześniej pojawiały w mediach, jak zweryfikować u źródeł. Także to zrobiliśmy na samym początku. Zaczęliśmy jeździć do Gdańska i umawiać się ze świadkami tej historii po prostu. Panie Krzysztofie, ja wiem, że pan też dużo pracował w ogóle nad Trójmiastem Solidarnością. I jak to u pana wyglądało? Czy jak zaczynał pan pracę nad Upadkiem, to czy musiał pan zbierać materiały, czy pewne rzeczy już gdzieś tam w pańskich archiwach? Tym się zajmuję od kilkunastu lat i tym środowiskiem, więc pewne rzeczy wcześniej gdzieś wychodziły w rozmowach i może nie pytając o dokładnie przypadek księdza Jankowskiego, ale on się musiał pojawiać, więc najpierw sobie sprawdziłem, zweryfikowałem, co dotąd ludzie mówili i do kogo mógłbym powrócić. Natomiast to, że on był pewną taką ikoną, symbolem, to tak jest, był kojarzony w Polsce. Natomiast w Gdańsku ta postać była dosyć kontrowersyjna i mimo, że nie pisano o tym, czy nie mówiono otwarcie, to jednak tam w środowisku
te wątpliwości już od lat 80., więc w moim przypadku to było tak, że ja o nich już wcześniej słyszałem, natomiast no, dzięki waszemu wydawnictwu mogliśmy się przyjrzeć temu życiorysowi no tak całościowo właściwie, na wszystkich polach jego działalności i całe jego życie sprawdzić. Książka to jest no ponad 500, poruszacie w niej naprawdę tematy. Jak długo zbieraliście materiały już razem, wspólnie pracując nad tą książką, zanim usiedliście do tego, żeby to spisać? Jak wam się udało to wszystko układać chronologicznie? Jakieś półtorej roku chyba razem pracowaliśmy nad tematem i wyjeżdżając i siedząc w archiwach i pisząc wspólnie. Myślę, że tak gdzieś to trwało, choć jest to nasze doświadczenie dłuższe, a moje przynajmniej nastolecie z tym środowiskiem. A Monika może coś powiedzieć o innych swoich przypadkach, kiedy penetrowała jakieś środowisko w celu rozwikłania zagadki, bo to jest taki, można powiedzieć, przygoda rozwikłania pewnej zagadki, docierania do informacji i weryfikowania tych informacji. To jest bardzo ciekawy proces, bo jakby no nie staraliśmy się na informacje pozyskiwać bezpośrednio od rozmówców, chociaż ktoś kiedyś mówił w wywiadzie do książki lub gazety, to jakby no, nie było to dla nas do końca wiarygodne, póki tego sami nie usłyszeliśmy, nie zadaliśmy swoich pytań, nie zadaliśmy pytań, które w jakiś sposób odpowiadały nam, czy możemy temu ufać. Tak, myślę, że ten proces trwał około półtorej roku razem. Pani Monika, a jak to wyglądało u pani, którą częścią informacji pani się zajmowała zawartych w książce? Czy może jednak wszystko było w większości wspólnie? Ja się zajmowałam głównie tymi sprawami obyczajowymi, powiedzmy, tak je nazwijmy. To znaczy próbowałam zweryfikować po pierwsze właśnie te opowieści, którymi podzieliła się z paniami Borowiecka, ponieważ to właśnie jej relacja doprowadziła do wzburzenia pomnika księdza Jankowskiego, więc jakby sprawdzenie tego, czy pani Borowiecka mówi prawdę, było bardzo ważne dla mnie. No a poza tym próbowałam też dotrzeć do osób, do ministrantów, którzy byli molestowani przez księdza. No niestety oni się nie zgodzili na rozmowę, żaden z nich. Próbowaliśmy i też wspólnie z Krzyśkiem wielokrotnie z nimi rozmawiać, docierać do ich rodziców. No niestety to się nie udało, nie udała się rozmowa z nimi, ale wiele z tych relacji molestowanych ministrantów zostało umieszczonych w książce, która zawiera wybrane dokumenty z akt sprawy o molestowanie, którą to sprawę prokuratura wytoczyła księdzu Jankowskiemu. No i z tych akt sprawy właśnie zaczerpnęliśmy wiele relacji poszkodowanych chłopców i zamieściliśmy je w książce. Także ja się zajmowałam głównie takimi tymi wątkami obyczajowymi i sprawdzaniem tych podejrzeń czy oskarżeń o molestowanie. No właśnie, wspomniała pani, że do nikogo bezpośrednio nie udało wam się jako tako dotrzeć, a jednak może opisujecie w książce przykłady paru ministrantów, którzy podobno rzekomo spali na przykład z prałatem Jankowskim w jednym łóżku albo mieli z nim specjalną relację. I skąd udało wam się zaczerpnąć właśnie te informacje, które opisaliście w książce? To są relacje ministrantów, które zebrała prokuratura. Także no, chyba najbardziej wiarygodne źródło ci ministra, ci, których prokuratura przesłuchiwała, byli też kochani przez psychologa, także ich wiarygodność nie została nigdy zakwestionowana i wiarygodność ich relacji. Także w książce odtworzymy jakby te sytuacje, które ci ministranci opowiadali. I no, robimy to na podstawie akt sprawy. Akt sprawy, która, no, to trzeba powiedzieć, jasno została w końcu umorzona przez prokuraturę,
ale została umorzona tylko dlatego, że prokuratura nie dopatrzyła się tam przestępstwa w postaci gwałtu, chyba tak można powiedzieć, że było to po prostu prokuratura stwierdziła, że ksiądz Jankowski był efebofilem, czyli czuł pociąg do chłopców w wieku dojrzewania. Natomiast nie uznała tego zarzutu za możliwą przyczynę wytoczenia procesu księdzu Jankowskiemu i ostatecznie uznała, że nie są to kary karalne i postępowanie umorzyła. Rozumiem. Mam tutaj zgłoszony mały problem techniczny. Pani Maria Zadrożna napisała, że jest pogłos, kiedy pani Monika mówi. To może spróbujmy, bo faktycznie trochę panią jakby słychać z pani komputera. To dałaby pani radę dać trochę ciszej swój głośnik, tak żebyśmy słyszeli to, co pani mówi, a nie co pani również słyszy? Znaczy trochę ciszej, tak? O, tak, teraz proszę spróbować coś powiedzieć. Teraz mówię? Tak, chyba jest lepiej. Tak, i chciałam też przypomnieć, że oczywiście jak najbardziej, jeżeli Państwo, którzy nas oglądają w tym momencie, chcą zadawać pytanie do autorów książki, to jak najbardziej czekamy na komentarze. I już właśnie nawet jeden komentarz od pani Zacharskiej się pojawił, jaki był związek pomiędzy księdzem Jankowskim a zmarłym prezydentem Gdańska, panem Pawłem Adamowiczem. I podobno pan Adamowicz był ministrantem i asystentem księdza jako nastoletni chłopak. I podobno ksiądz Jankowski miał duży wpływ na dynamiczny start kariery byłego prezydenta. Czy państwo wiecie coś? Na pewno Paweł Adamowicz był wśród ministrantów księdza w latach 80., bo pamiętają go, kilku moich rozmówców go pamięta, którzy byli wtedy solidarnościowcami Stoczni Gdańskiej, którzy tam dosyć często przebywali. Jaki miał wpływ na prezydenturę? No, w ogóle to środowisko gdańskie jest dosyć środowiskiem takim, jakby powiedzieć, zamkniętym i współpracującym ze sobą. On był bardziej związany ze środowiskiem Ruchu Młodej Polski. Ja bym powiedział, że jeśli już, to może bardziej Ruch Młodej Polski miał wpływ na to, jak pan Aleksander Hall. Natomiast no, od samego początku no, był w kręgu tej szeroko rozumianej opozycji, ministrantury też świętej Brygidy, z których się, z tej grupy ministrantów wywodzi się więcej osób, które w Gdańsku są dzisiaj w mediach czy w polityce. No, to było w pewnym sensie centrum również, taki, jakby powiedzieć, nie tylko opozycyjne, ale pewnie takie środowiskowe, społeczne. I tam się krzyżowały drogi Solidarności i Duszpasterstwa i Ruchu Młodej Polski. I my w książce właśnie opisujemy troszeczkę to środowisko, bo chociażby kolejni asystenci, jak można by tak nazwać ich, księdza Jankowskiego, tacy chłopcy prawe ręki jego, oni przeważnie byli wcześniej ministrantami, podejmowali jakieś stanowiska i formalnie mieli wpływy, co dosyć duże. To mogę tak tylko powiedzieć, nie badałem jakby co Paweł Adamowicz robił potem po ministranturze, natomiast niewątpliwie już od młodych lat w tym środowisku był kojarzony, rozpoznawany i to, że objął prezydent dużego miasta w tak młodym wieku, no bez poparcia tego środowiska byłoby to niemożliwe. Trzeba przyznać rzeczywiście, że ksiądz Jankowski pamiętał później o swoich ministrantach i rzeczywiście wielu z nich zrobiło później w Gdańsku i w ogóle na Pomorzu duże kariery. Także z kilkoma osobami spotkaliśmy się, którzy no, zajmują eksponowane stanowiska w tym momencie w Gdańsku, a kiedyś właśnie byli ministrantami księdza Jankowskiego. Także rzeczywiście on o nich pamiętał i później jak był blisko władzy, to myślę, że próbował im ułatwiać drogę polityczną. No chociażby potem odwdzięczali mu się, oddając
miejskie tereny pod parking, czy strefy działalności, z których korzystała fundacja zawiązana w Kościele Świętej Brygidy, więc on chyba wiedział, znaczy on rozumiał jedno, że pomaga, ale potem kiedyś poprosi o odwdzięczenie się. On nie, to, dlatego też ta nasza biografia, myślę, ma ten plus, że nie pokazuje jednostronnie, nie pokazuje jednego wycinka życiorysu. To nie tylko sprawy obyczajowe, ale zmysł do biznesu, zmysł do uzależnienia od siebie ludzi, zmysł do tego, że trzeba mieć swoich ludzi w różnych miejscach, zawsze do nich można wrócić, prawda? Więc my to widzimy w ten sposób, że on był zachłanny no, w różnych dziedzinach i próbował kontrolować. Swego czasu mu się to udawało i robił to bardzo dobrze, no wiadomo, potem wiek mu na to nie pozwolił. Właśnie tak, bo też chciałam do tego nawiązać, bo czytając też książkę odniosłam wrażenie, że on był taką bardzo charyzmatyczną osobą, taką osobą, która no mimo, że bójmy się tego powiedzieć, był trochę tajemniczy, bo zawsze wzbudzał zaufanie i miał wiele znajomości w wielu miejscach. I właśnie pan Krzysztof zauważył ważną rzecz, że on się i pomagał osobom, od których wiedział, że w przyszłości sam mógł się do nich zwrócić, kiedy to będzie potrzebne. I czy myślicie, inwestował że w nich. A? Inwestował w nich. Tak, właśnie. I czy myślicie, że właśnie dlatego tak bardzo udało mu się zbudować swoje imperium właśnie i tak ugruntować również swoją pozycję w Solidarności, mimo że współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa? Jedno z drugim się zazębiało. On po prostu wiedział, że... Znaczy on... Sam jego pseudonim delegat wynikał z rozmów jego z oficerem prowadzącym, ponieważ on się czuł delegatem prymasa do Solidarności, a też takim delegatem SB do Solidarności i Solidarności do SB. On po prostu, dla niego to, te spotkania były taką katapultą do walki o pozycję. Miał tą przewagę w pewnym sensie. Chciał czerpać korzyści z tego, że jednocześnie ma zaufanie po tej stronie i po tamtej stronie. Jeszcze bym dodał do tego trzecią stronę kościelną, gdzie pozycję swoją budował na przyjaźni, czy na tym, że był potrzebny prymasowi i wtedy mógł z kolei stanąć okoniem swojemu biskupowi. On zawsze tak balansował, gdzie coś więcej ukra, gdzie coś więcej wykorzysta. No tak, sprytnie. Pani Emilia Walczak pyta, skąd pojawił się pomysł na napisanie tej książki? Że chcecie opisać i w ogóle zbadać historię prałata Henryka Jankowskiego i że wy dwójkę planujecie to zrobić. Byliśmy na rozmowie w wydawnictwie Czarna Owca nad różnymi projektami i ten projekt o księdzu Jankowskim powstał tak troszkę ad hoc, ale w związku z obustronnymi zainteresowani w ogóle tą tematyką Gdańska, zagadek i tak dalej, jakie tam się kryją. I ksiądz Jankowski, jakby powiedzieć, został wytypowany na taką, na pierwszy temat, którym się powinniśmy zająć, bo jest to temat gorący, a warty do nie tylko opisania, ale też do zweryfikowania, bo dużo różnych było wątpliwości, czy przykuwał on uwagę, ale z drugiej strony no, chcieliśmy samemu to sprawdzić, samemu się spotkać i zweryfikować. Pani Emilia pyta także, jak myślą Państwo, że jak odbiorą tę książkę czytelnicy i czy słyszeliście, może spotkaliście się z jakąś krytyką na temat tej książki, albo właśnie wręcz przeciwnie, z pochwałą w reportażu, który napisaliście. No nie, ja się nie spotkałam z żadną krytyką, nie wiem, też nie śledzę tego tak bardzo intensywnie, już oddaliśmy książkę do rąk czytelników. Oczywiście bardzo chętnie usłyszymy opinię na jej temat. No, natomiast na razie żadnej zwrotnej informacji nie było, przynajmniej nie dotarło.
No to wpisy internautów no, raczej mówią o tym, że dobrze udokumentowana i dużo wykonanej pracy. No to akurat cieszy, bo ponieważ rzeczywiście, tak jak już mówiłem kilka razy, staraliśmy się spotykać z tymi ludźmi, a nie jakby czytać wywiady, które już powstawały. Natomiast ze strony naszych rozmówców byliśmy ciekawi, co oni sami, jak oni sami to odbiorą, bo każdy z nas z nich rozmawiał oddzielnie, natomiast potem zobaczyli się na tle innych. Chyba tylko jedną taką miałem zwrot pana Aleksandra Hala, ale za to taką bardzo miłą, ponieważ on napisał, że jest to najrzetelniejszy tekst, jaki przeczytał księdzu Jankowskim. A można powiedzieć, znał go chyba z 40 lat, jak nie więcej, i obserwował z bliska, i to było to środowisko, które obserwowało Brygidę. No, krytycznych nie spotkałem, ale chętnie bym wysłuchał, jeśli ktoś ma, bo to zawsze pomoże potem w warsztacie przy pracy nad następnymi tekstami. No właśnie, ja też chciałam zapytać, bo czytając to, byłam ja osobiście pod dużym wrażeniem obiektywizmu, jaki udało wam się wychować, że pisaliście tylko i wyłącznie na podstawie suchych faktów, które zdobyliście i bardzo staraliście się nie wyrażać swojej opinii, a jednak mimo wszystko pisaliście od innej postaci. I chciałam zapytać, czy trudno wam było zachować ten taki obiektywizm dziennikarski i przekazanie tego w taki suchy sposób? Znaczy, dla mnie to jest główna zasada, którą się dziennikarz powinien kierować. To jest przekazywanie faktów. Nie opinii, nie swojego zdania na jakiś temat, tylko faktów. Oczywiście no, są też dziennikarze publicyści i oni mogą się podzielić własnym zdaniem na jakiś temat. Natomiast moim zdaniem, jeżeli pisze się reportaż, to należy się wystrzegać takiego osobistego stosunku do opisywanego tematu i jednak no, trochę tak jak zdjęcia, jak pocztówki po prostu z tej podróży po życiu księdza Jankowskiego, tak opisywać, tak pisać tą książkę. No i my się staraliśmy tak właśnie to robić, po to, żeby czytelnik sam sobie mógł wyrobić zdanie na temat tego, co piszemy. Ja z kolei może nie stawiałbym tak mocno na to, że nie mogę wyrazić swojej opinii, bo kusi mnie przeważnie, żeby coś wyrazić, natomiast dla mnie ważne jest, żeby nie mieć tezy początkowej, bo jeżeli nie zacznę pracy nad czym, a już mam tezę, co chcę napisać i co chcę powiedzieć, no to jest troszkę porażka. Chodzi o to, żeby móc samemu dojść do tego powoli i się przekonać o tym, żeby ta teza początkowa nie zasłaniała tego, co się potem usłyszy, żeby podchodzić obiektywnie do tego, co się usłyszy i na koniec można mieć w pewnym sensie swoje zdanie. Tym bardziej, że często zdania naszych rozmówców były dużo bardziej dosadne. Tylko, że my staraliśmy się to, co możemy zweryfikować, albo to, co możemy udowodnić, albo to, na co mamy dowody w postaci jednego, drugiego, trzeciego źródła, czy to rozmowy, czy to dokumentu. Bo czasem kusiło no, zacytowanie dosłownie kogoś, kto ze swojej pamięci, z tego, co był świadkiem, albo co był, co myśli, powiedział dosadnie, no ale to też musieliśmy się powstrzymać przed takimi rzeczami, bo kilku rozmówców popłynęło dużo dalej niż moglibyśmy to zweryfikować i napisać. Właśnie nie baliście się, że trochę oskarżenia pod adresem prałata Jankowskiego gdzieś tam poniekąd mogą być waszą tezą? Bo na przykład dużo oskarżeń weryfikowaliście. I jak często zdarzyło się tak, że oskarżenia, które weryfikowaliście, okazywały się na przykład kompletną nieprawdą albo że mijały się z prawdą? No przede wszystkim, tak jak mówiłam na początku, ta opowieść pani Borowieckiej. No, oczywiście trudno nam jest zweryfikować, czy ona przeżyła w dzieciństwie to, co opowiada, że przeżyła, prawda? No, to niestety jest nieweryfikowalne już w tym momencie. Natomiast my próbowaliśmy dotrzeć do jakichkolwiek innych świadków, którzy mogli przeżyć to, co ona. Ponieważ pani Borowiecka opowiadała, że wiele dzieci na tej ulicy
na której ona mieszkała, padło ofiarą księdza Jankowskiego, więc próbowaliśmy dotrzeć i do tych dzieci, i do ich rodziców, bo ktoś oprócz niej tak, musiał coś widzieć, coś słyszeć, no a poza tym też, tak jak mówię, były podobno inne dzieci molestowane. No nie udało nam się niestety w ogóle potwierdzić tych informacji, nie udało nam się dotrzeć do ani jednej osoby, nie, w zasadzie, która by padła jako dziecko ofiarą molestowania przez księdza na tej ulicy. No próbowaliśmy też sprawdzić, czy doszło do tego samobójstwa, które pani Borowiecka szeroko w mediach opisywała. Samobójstwo młodej dziewczyny, która miała być w ciąży z księdzem Jankowskim. W tym celu poprosiliśmy rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, żeby naprawdę przekopał, po prostu dosłownie przekopał, bo to trzeba było zrobić ręcznie, bo to były jeszcze archiwa papierowe, przekopał archiwa stare z tamtych lat, które gdzieś tam mieli w magazynach policji. No i rzecznik i współpracujące z nim osoby przekopały te archiwa, no i nie znalazły żadnego takiego przypadku samobójstwa dziewczyny młodej, która na tamtej ulicy, która miałaby właśnie się zabić w tamtym czasie. Jedyny przypadek samobójstwa, do jakiego dotarliśmy, no to też było samobójstwo młodej dziewczyny, co prawda nie na tej samej ulicy, na sąsiedniej, no ale już poszliśmy tym tropem, żeby wykluczyć wszystkie sytuacje. I też okazało się, że to nie mogło być to samobójstwo, które opisywała pani Borowiecka. Więc no, tutaj dużo pracy poświęciliśmy na zweryfikowanie tych informacji. No i muszę powiedzieć, że w zasadzie żadna z tych informacji się nie potwierdziła. Przepraszam. Nie, to proszę mówić. Proszę. Tą historię nie chcieliśmy weryfikować, żeby ją podważyć. Chodziło nam o to, że jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, to chcielibyśmy się z nim spotkać. Chcieliśmy sprawdzić po swojemu, czy jej, tej historii uwierzymy, jak głęboko jest wiarygodna. A to, że jakby były uniki i nie chciała się spotkać, jedynie nas zaciekawiło, że być może nie do końca jest ona prawdziwa. Przy czym nie wykluczyliśmy, że inne są prawdziwe. Takie negatywne zweryfikowanie jednej nie świadczy o tym, że gdzie indziej nie było podobnych wydarzeń w życiu księdza. A jak często zdarzało się, że ktoś wam dosłownie zamykał drzwi przed nosem i jak tylko usłyszał nazwisko Jankowskiego, że w ogóle nie chciał o tym rozmawiać? To przede wszystkim rodziny ministrantów. No to dosłownie rzeczywiście było tak, jak pani mówi, że mam zamykał drzwi przed nosem. Szczególnie chłopca ministranta, którego rodzice zgłosili sprawę do prokuratury na księdza. Był to ministrant Sławek, molestowany przez księdza, kiedy miał 14-15 lat. Próbowaliśmy dotrzeć do jego rodziców, no i rzeczywiście w tym miejscu zamieszkania, w którym kiedyś tam w dzieciństwie Sławek mieszkał, już teraz został tylko jego ojciec, no i on rzeczywiście zamknął nam drzwi przed nosem. No, powiedział, że absolutnie nie będzie rozmawiał. Natomiast pozostałe osoby, rodzice innych ministrantów odkładali słuchawkę, nie otwierali drzwi. No, rzeczywiście no, ewidentnie nie chcą wracać do tamtych zdarzeń, są one bardzo trudne i nie chcą rozmawiać. A zdarzyło się tak, że ktoś na początku nie chciał z wami rozmawiać, ale potem na przykład wracał, bo na przykład po dniu, po dwóch, albo się wahał do ostatniego momentu, że nie był pewien, czy chce z wami rozmawiać. No zdarzyło się tak, że Mariusz, pracownik księdza młody, który prowadził jego, co to był instytut, fundacja, zastanawiał się chyba przez 2 miesiące, rozmawialiśmy telefonicznie co kilka dni i trwało to nieskończoność. Myślałem, że już się
nie umówi. Natomiast kiedy pojechałem do Warszawy, wyjechaliśmy do niego do Warszawy, no to się okazało, że jest to człowiek bardzo gadatliwy, otwarty i bardzo zamiarowy. To się spędziło u niego 2 godziny, czy nawet więcej na rozmowie. Natomiast no, miał ten próg, który musiał jakoś przewalczyć, żeby jednak się spotkać. To było dla niego najtrudniejsze. A kiedy już się spotkaliśmy, to dobrze się rozmawiało i właściwie nie... Tak, czułem, że nie chcę nic ukrywać, natomiast... No i on wszystko chyba ukrył dosyć dużo, a wydawał się bardzo otwarty. Natomiast każdy tutaj... W tym temacie no, ma taką jakąś obszary tabu, które trudno przekroczyć. No. Zdarzyło nam się też taka dosyć ciekawa historia. Spotykaliśmy się w Gdańsku z pewnym no, bardzo ważnym świadkiem tej historii, bo był to człowiek, który znał księdza przez dosłownie kilkadziesiąt lat, był bardzo blisko księdza, był świadkiem w zasadzie wszystkich tych, powiedzmy, przygód, które ksiądz tam miał z ministrantami. Nawet woził swoim samochodem ministrantów do księdza. Spotkaliśmy się z tym człowiekiem, jest to znana postać w Gdańsku, znany cukiernik, znany piekarz gdański. Spotkaliśmy się z nim no, dosłownie chyba 3 albo 4 razy. Rozmawialiśmy za każdym razem po kilka godzin. On nam bardzo barwnie opowiadał różne historie, różne sytuacje. I w momencie, kiedy przyszło do autoryzacji tekstu, powiedział, że absolutnie nie zgadza się na żadną wypowiedź podpisaną jego nazwiskiem. W ogóle nie zgadza się na zamieszczenie żadnej relacji, którą nam opowiedział. No i takie też sytuacje się zdarzają, że ktoś spotyka się kilka razy, po kilka godzin, nawet po prostu gości nas w swojej cukierni, częstując nas swoimi wypiekami i bardzo chętnie rozmawia otwarcie, a później mówi, że nie możemy żadnej z tych wypowiedzi zamieścić w książce. Także i to tak, myślę, że Wam bardzo utrudnić pracę i właśnie wspomniała Pani o autoryzacji, to mniej więcej podejrzewam, że napisaliście już książkę, wysłaliście ją do autoryzacji swoich rozmówców i jak często musieliście tę książkę zmieniać albo właśnie coś usuwać, albo coś może przekształcać pod wpływem autoryzacji? No często się to zdarzało niestety, bo ludzie, którzy się spotykają z dziennikarzami, bardzo często bardzo dużo opowiadają. Natomiast jak przychodzi do autoryzacji, to nagle się okazuje, że oni nie pamiętają tego, że to opowiedzieli, a nawet czasami mówią, że oni w ogóle tego nie powiedzieli nigdy w życiu. No my oczywiście wszystkie rozmowy nagrywamy, więc mamy dowód na to, że powiedzieli to, co powiedzieli. No ale ludzie jak zobaczą swoje wypowiedzi spisane później gdzieś tam na kartce, to To ma to wagę. To często już nie chcą powiedzieć tego, co powiedzieli, wycofują się ze swoich wypowiedzi. Także no to jest niestety bardzo, bardzo częste zjawisko i rzeczywiście bardzo utrudniające pracę, no bo później wiele wypowiedzi trzeba zmieniać, albo w ogóle usuwać z tekstu, albo usuwać źródło informacji. Także no rzeczywiście jest to utrudnienie znaczne. Właśnie też pamiętam, że w książce pojawiło się małżeństwo właśnie w sprawie, chyba poszukiwaliście Państwo dowodów na samobójstwo tej dziewczyny, która była rzekomo w ciąży z prałatem Henrykiem Jankowskim. I spotkaliście się z sąsiadami, jeśli dobrze pamiętam, których wypowiedzi były przytoczone w innej książce na temat prałata Henryka Jankowskiego, a oni na przykład w ogóle nic o tym nie słyszeli. No tak było. Rzeczywiście wypowiedzi mieszkańców z tej ulicy, na której miało dochodzić do gwałtów na dzieciach dokonanych przez księdza Jankowskiego. Wypowiedzi tych ludzi zostały wykorzystane nie tylko w książce, ale też w materiałach prasowych.
innych. No i okazało się, że ci ludzie no nie tylko nie wiedzieli o tym, że ich wypowiedzi zostały gdzieś wykorzystane, ale nawet nie mówili tego, co w tych materiałach powiedzieli. No, czyli tak stwierdzili, że oni nic takiego nie mówili, nie wiedzieli, że rozmawiają z dziennikarzami, z dziennikarką, także rzeczywiście było tak, że chyba zamieszczono ich wypowiedzi bez ich zgody. Wrócę jeszcze do pytań od naszych słuchaczy. Pani Wanda Zacharska zadała pytanie, czy to prawda, że ksiądz Jankowski miał arystokratyczne pochodzenie? I pani Wanda mówi też, że słyszała, że obrońcy księdza Jankowskiego tłumaczyli posiadanie jego dość sporego własnego majątku właśnie tym arystokratycznym pochodzeniem. Ja czytałam książkę, więc wiem, że no niekoniecznie tak było, ale to może państwo chcieliby opowiedzieć, jak to właśnie wyglądało z pochodzeniem księdza Jankowskiego i z jego majątkiem. Nie, ksiądz z całą pewnością nie miał arystokratycznego pochodzenia. Wychował się w Starogardzie Gdańskim dość, można chyba tak powiedzieć, no przynajmniej tak opowiadają osoby, które go wtedy znały, w dość ubogiej rodzinie wielodzietnej. Mama księdza została bardzo wcześnie wdową, ojciec został wcielony do wojska i zginął na froncie, także ona sama musiała się zajmować gromadką dzieci. Prowadziła warsztat, znaczy taki zakład, właściwie zakład fryzjerski, gdzie zresztą mały Henio podobno pomagał. No, z tego co osoby, które mieszkały w okolicy księdza w tamtym czasie opowiadają, no to rzeczywiście no czasami nie było nawet co jeść w tej rodzinie. Także z całą pewnością, przynajmniej o tym nie wiemy, żeby miało arystokratyczne korzenie i na pewno żadnych pieniędzy wielkich z domu nie wyniósł. Wszystko, czego się to robił później, to dorobił się własnym, można powiedzieć, sprytem. No chyba tak najlepiej można to określić. Bo właśnie opisuje też plebanie. Ona wyglądała za czasów, kiedy ksiądz Jankowski na niej urzędował właśnie w kościele świętej Brygidy. No jest to opis bardzo sporego przepychu. Jak udało wam się dotrzeć w ogóle do tej wiedzy, jak wyglądał pokój mieszkalny i plebania za czasów Henryka Jankowskiego? I jeszcze nawiązując do tego, co Monika powiedziała, on właściwie wywodził się z biedy, ale miał pewien taki zmysł albo potrzebę, albo taką niepohamowaną potrzebę gromadzenia. Z tym, że nawet jego przeciwnicy przyznają mu, że to była zawsze potrzeba gromadzenia rzeczy pięknych, właśnie tych przedwojennych, arystokratycznych, kupieckich, mieszczańskich, mebli, wyposażenia. Niektórzy nazywają, że miał dobry gust, niektórzy mówią, że to nie był gust, tylko właściwie taka niepohamowana potrzeba gromadzenia takich rzeczy. I zamawiania u tak zwanych prywaciarzy wtedy, meblarzy, sztukaterów, nie wiem, różnych rzemieślników. On miał tych ludzi po prostu kontakty na całym Pomorzu. Zamawiał ubrania, wazony, zastawy stołowe, obicia tapicerskie. To zawsze tego potrzebował, natomiast opisy, skąd wzięliśmy, no nasi rozmówcy często tam bywali. Każdy się okazało, zachwycał się albo, można to powiedzieć inaczej, zaskoczyło go lub zaszokowało coś innego. Jednego rząd garniturów, innego wyposażenie łazienki czy sypialni, jeszcze innego jadali, jeszcze innego zastawy stołowe. Więc każdy opowiedział coś, co jego zaskakiwało, coś, co jemu się wryło w pamięć. Ja też w 2008 roku byłem u księdza Jankowskiego, to już był jego ostatni rok życia. Akurat byłem na wywiadzie, nie podziwiać, ale mimo wszystko, no, rzadko też, będąc u różnych księży czy u różnych rozmówców, rzadko widziałem taki przepych. No troszkę przepych, można to powiedzieć, na pokaz, troszkę takie złocenia, jakieś bordy, sztukaterie, obrazy.
Natomiast no już wtedy to było, widać na tym było ślad troszkę czasu. Nie było to już pierwszej nowości, ale mogę sobie wyobrazić, że jeśli ktoś zobaczył to w latach 80. przy bloku na Zaspie czy na Stogach i zobaczył takie wnętrze, no to mógł być w szoku rzeczywiście. Ja myślę nawet, że właśnie to umiłowanie księdza do przepychu, do takiego luksusu, właśnie wzięło się z tej biedy z domu rodzinnego. To była jakaś taka kompensacja jego, że on wyszedł z takiego ubóstwa, że jego celem, jego ambicją życiową było otaczać się przepychem, luksusem i stworzyć jakby takie swoje prywatne, swój prywatny pałac, którym mógł być królem. A jak to było z pozycją Króla Henryka Jankowskiego w Solidarności? Bo wiem, czytałam z waszej książki właśnie między innymi, że gdy wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej w 1970, to strajkowiczom bardzo zależało na tym, żeby to właśnie Henryk Jankowski odprawił mszę na terenie Stoczni. Dlaczego właśnie na nim mu tak zależało? Bo kilkukrotnie o to zabiegali. Nie, zależało im raczej na tym, żeby to odprawiał inni znani ze środowiska opozycyjnego, czyli ksiądz Bogdanowicz z Kościoła Mariackiego lub ksiądz Bronisław Sroka, jezuita, bo oni odprawiali wcześniej te takie nielegalne, powiedzmy, spotkania, msze dla opozycji. Natomiast jak i biskup, i wydział do spraw wyznań, Wojewódzki Wydział do Spraw Wyznań, jakby od razu powiedzieli, że to jest niemożliwe i jeśli już, to miejscowa parafia. Ksiądz Jatkowski był kompletnie nieznany temu środowisku, natomiast zależało im na mszy, nie zależało im koniecznie na księdzu Jankowskim, ponieważ nie znali go nawet. Nie, można powiedzieć, że oprócz Aleksandra Hala, który był jego parafianinem, inni stoczniowcy czy liderzy strajku nie słyszeli o tym nazwisku. To trzeba właśnie zweryfikować, bo zależało im po prostu na mszy. W pewnym momencie jakby Służba Bezpieczeństwa, Wydział do Spraw Wyznań i biskup doszli do wniosku, że już lepiej niech to będzie ksiądz Jatkowski, niż mieliby się pojawić ten jezuita Sroka czy proboszcz parafii mariackiej związany z Ruchem Młodej Polski. Nie daj Boże ksiądz Hilary Jastak z Gdyni, który był wręcz związany z Armią Krajową, winem i miał odprawić się w Gdyni. Dlatego ten ksiądz Jankowski został podsunięty, no i oczywiście jeśli tylko mógł jakikolwiek się odprawić, to stoczniowcy jak najbardziej chcieli. Natomiast wiadomo też z dokumentów, że odmówił odprawienia w innych strajkujących zakładach. Miał jakby zgodę, dobrze, jeśli już stocznia musi być, to tylko stocznia. Pan Kazimierz Groblewski w międzyczasie zapytał też, że znane są pseudonimy księdza Jankowskiego na Dolnemu przez Służbę Bezpieczeństwa. I czy państwo ustalili bez wątpliwości, czy prymat Jankowski w latach 80. donosił do Służby Bezpieczeństwa na ludzi podziemia i czy przyjmował tego tytułu korzyści? To już mówię. No. Jak chodzi o pseudonimy, to był to pseudonim Delegat w pierwszym okresie, w drugim okresie pseudonim Libella. Jego status nie był tajnym, nie był to status tajnego współpracownika, czyli podpisanie zobowiązania i korzyści w postaci pokwitowa i pieniędzy. Jego status był kontrakt operacyjny, tak zwany. Przeważnie księża nie byli TW, tylko byli właśnie kontaktami operacyjnymi, jeśli już. To wynikało w ogóle z procedur, które przyjmowała Służba Bezpieczeństwa. Natomiast tutaj jeszcze miało to drugi takie podłoże, że ksiądz Jankowski, on właściwie chciał w pewnym sensie mieć taką równowagę między swoją pozycją wobec SB, a swoją pozycją w Solidarności. Mu zależało na budowaniu tej pozycji w Solidarności i SB wiedziało, że tutaj nie może jakby zbyt naciskać, a raczej pomagać mu, bo jeżeli chcą się z nim spotykać, dosyć regularnie się spotykano w roku 81, to w pewnym sensie trzeba mu dać wolną rękę, bo jakby od samego początku go dobrze zdiagnozowali, że to jest trochę taki człowiek narcyz, który pójdzie do przodu i będzie chciał ugrać na siebie no jak najwięcej w tym środowisku.
i korzystali z tych jego cech charakteru. Więc tak to wyglądało. W książce poruszacie też temat relacji Pawła Jankowskiego z Lechem Wałęsą. I jakby mógł pan przybliżyć, tak, jak to wyglądało, bo mam wrażenie, że ksiądz Jankowski wiedział, że po prostu warto zwiedzić Wałęsę. On zawsze wiedział, na kogo warto postawić. Zawsze wiedział, gdzie się warto ustawić. I dlatego oferował swoje miejsce w parafii Świętej Brygidy, szczególnie jeśli tam miała przyjechać telewizja, korespondenci zagraniczni i tak dalej. No, nie było takiego miejsca, w którym można było to łatwo robić. No, mogło to być MKZ, po stanie wojennym to już właściwie tylko była parafia Świętej Brygidy. Takie troszeczkę miejsce eksterytorialne, prawda, gdzie ci korespondenci mogli przyjechać. No to jak była taka osoba jak Wałęsa, jak była taka osoba jak Kennedy przyjechał, była kamera, no to właściwie on wiedział, że tam jest jego miejsce i musi się pokazać. On traktował to chyba trochę, jakby to powiedzieć, no praktycznie, dla podniesienia, dla umocnienia swojej pozycji. On zresztą w rozmowach z oficerem prowadzącym, czy z oficerem, z którym się spotykał, on często podkreślał, że no, że musi utrzymać tą pozycję, że to jest walka, że on musi walczyć o tą pozycję, bo też miał w samej Solidarności wielu nieprzychylnych mu, którzy widzieli jego cynizm, czy ten jego taki niepohamowaną chęć pokazania siebie. Ewa Lendowa również zapytała, czy są Państwo zadowoleni z efektu swojej pracy i że biorąc pod uwagę fakt, że było tak ciężko dostać się do rozmówców i porozmawiać w ogóle z kimś, to czy podjęliby Państwo ten temat jeszcze raz, teraz, wiedząc już, jak trudno się zbiera materiały? No, nie byłoby potrzeby podejmowania go jeszcze raz, no bo już go eksplorowaliśmy chyba do dna. No, jedyne, czego nam się nie udało do końca może sprawdzić, to jest właśnie ta kwestia tego, czy ksiądz Jankowski tylko wykorzystywał chłopców w wieku dojrzewania swoich ministrantów, czy również, tak jak mu to zarzucono i co doprowadziło do zburzenia jego pomnika, molestował małe dzieci, czy wręcz gwałcił małe dzieci, czy jakieś dziewczyny były z nim w ciąży. No, tego nam się do końca nie udało sprawdzić. Udało nam się ustalić tylko to, że nie udało nam się dotrzeć do żadnych świadków tych wydarzeń. No więc to tylko ten problem moglibyśmy jeszcze iść. Natomiast wszystkie inne kwestie w zasadzie na tyle, na ile w tamtym momencie mogliśmy, to sprawdziliśmy. No teraz, żeby móc poruszyć ten temat, musielibyśmy dotrzeć do jakichś nowych świadków, którzy chcieliby porozmawiać o ciemnej stronie życia księdza Henryka Jankowskiego. Niewątpliwie ta jeszcze nie jest całkiem odkryta, ale jak na razie nie ma chyba chętnych do tego, żeby o niej opowiedzieć. Może kiedyś się pojawią. Znaczy, ja jeszcze widzę tutaj jedną rzecz rozwojową i właściwie można by to pociągnąć, może w innej publikacji, może w innych badaniach, może kto inny, no sprawy biznesowe. No, ksiądz Jankowski ma dużo pieniędzy na odbudowę kościoła w latach 70. czy z darów w latach 80. No, tak naprawdę to imperium stworzył w latach 90., czyli te powiązania biznesowe z rodzącym się mniej lub bardziej legalnym biznesem na początku lat 90., z mafią. I tutaj myślę, że jeszcze usłyszymy o tym wiele, niekoniecznie od nas, bo ludzie, którzy się tym interesują, nadal drążą te tematy. I tak jak było tam pytanie pani o to, jego wpływ na obsadzenie stanowiska akurat prezydenta, ale on miał też wpływ na wiele innych stanowisk i wiele innych rozpoczynających się wtedy właśnie biznesów. I to też była obopólna korzyść dla biznesmenów, czy powiedzmy przestępców wychodzących z szarej strefy do biznesu. On był aktywny w tych kontaktach i aktywny w tym, żeby ich wprowadzać na salony, żeby wprowadzać ich do ministerstw. To byli jego znajomi, żeby ich zapoznawać z ludźmi w Warszawie, czy gdańszczanami, którzy wyjechali do Warszawy. Koncesje i tak dalej, licencje.
myślę, że tu, tak jak mówiłem, jeszcze wiele usłyszymy, choć nie wiem, czy koniecznie od nas, ale to jest sprawa na pewno rozwojowa. Pan Kazimierz Groblewski chciałby jeszcze dopytać w sprawie współpracy właśnie prawa Tajankowskiego ze Służbą Bezpieczeństwa. Czy on donosił na ludzi podziemia i czy przyjmował za to korzyści? Korzyści nie przyjmował, korzyścią dla niego była pozycja, informacje, które otrzymywał, które mógł wykorzystywać na przykład w Solidarności, natomiast czy donosił, tak donosił, to zresztą w książce tam przytaczamy pewne fragmenty, choć oczywiście nie wszystkie osoby, natomiast kiedy mu kto, z kimś było nie po drodze, to chętnie o tym powiedział. Kiedy dostał informację ze Służby Bezpieczeństwa, żeby na przykład przekazać to Wałęsie lub komuś, kto był chętny na wysłuchanie, to przekazał i odwrotnie działało to tak samo. Tak, tak, mówił o osobach i nie miał raczej zahamowań, żeby powiedzieć, co się działo na naradzie, teraz sobie na przykład przypominam, w związku z budową pomnika ofiar grudnia 70, dzisiejszy tego pomnika nazwanego Trzech Krzyży. Więc opisywał dosyć chętnie. Z tym, że jego informacje nie były tak cenne jak informacje innych donosicieli, często ponieważ on niechętnie brał udział w życiu związku, był za leniwy na to. On, właściwie jego interesowała własna pozycja, a nie udział w życiu związku. Jego traktowała Służba Bezpieczeństwa odwrotnie, jako agenta wpływu. Znaczy, te informacje, które mogli uzyskać od niego, nie mieli skądinąd, od innych. Natomiast generalnie jego traktowano jako osobę, która, przez którą łatwo można wrzucić różne informacje, sugestie, prawdziwe i nieprawdziwe do związku, że on chętnie posłuży za takiego agenta wpływu. Tak go raczej traktowano. Halo, halo? Chyba moderatorka zniknęła. Myślę, że w związku z tym chyba zakończymy rozmowę, ponieważ zniknęła pani z wydawnictwa, która widzi pytania od czytelników i również zadawała nam pytania, także myślę, że... O, jest pani Beata. Przepraszam, zniknęłam, ale to jest wina baterii w moim komputerze, która mi pokazuje, że mi jest 40 minut, a nagle potem się po prostu bierze i wyłącza. Ale dobrze, no to słucham dalej i przepraszam jeszcze raz, że zniknęłam. Ale czy to ta moja wypowiedź była dokończona, czy słychać ją było? Znaczy, ja nie słyszałam do końca, ale myślę, że dokończył ją pan dla wszystkich. Nie słyszałam, także chyba wszystko było. Chodziło o to, że raczej był traktowany przez... Krzysiek, czy dobrze mówię, że głównie wykorzystywano go do wywierania wpływu na Lecha Wałęsę. Na Lecha Wałęsę i na niektórych podatnych innych, bo wielu było wobec niego sceptycznych. Natomiast nie traktowano jego donosów jako czegoś cennego, traktowano jego jako agenta wpływu, jako człowieka, który może wpływać na inne osoby, szczególnie na Lecha Wałęsę. To było cenne dla Służby Bezpieczeństwa i to chętnie robił. To, co państwo mówicie i co wspominacie o księdzu Jankowskim, to jest taki dosyć spory dysonans odnośnie tego, co napisał nam pan Zbigniew Gawin w swoim komentarzu. Ja może pozwolę go sobie przytoczyć. Tak, teraz widać nie było, bo teraz mój komputer znowu coś powiedział, że... Ja. Widzimy, tak? Słyszymy. Dobrze. No to w takim razie przytoczę ten komentarz pana Zbigniewa Gawina. Poznałem księdza Jankowskiego w specyficznych okolicznościach w październiku 1990 roku i byłem zadziwiony kontrastem pomiędzy jego ugrzecznieniem w zachowaniu i przepychem. Na każdym palcu złoty pierścień, na palcu wskazującym ogromny sygnet, na szyi łańcuch ze złotym krzyżem nabijany rubinami oraz jego pańskością, czyli samochód Mercedes na zamówienie, osobisty sekretarz noszący za nim teczkę, kierowca pełniący funkcję sekretarza. A poza tym ksiądz Jankowski sprawiał wrażenie śmiałego i jakby wycofanego. I to są dwie rzeczy, które sprawiają, że ja jako osoba, która no nie znała księdza Jankowskiego, czytając z jednej strony książkę waszą o tym, jak budował swoje imperium i zdobywał znajomości i potrafił się wszędzie ustawić, a z drugiej strony właśnie czytam o tym, że był wycofany i nieśmiały. Czy może to był właśnie jego taka trochę
pozorna pokora i nieśmiałość, to może był trochę jego sposób właśnie na pojednywanie sobie przyjaciół? Wydaje mi się, że można było odnieść takie wrażenie, że on był człowiekiem, starał się być człowiekiem bardzo kulturalnym, przekonywującym, bardzo dobrym rozmówcą i zainteresowany właściwie wszystkim dookoła, każdą sferą życia. I on wiedział, że ludzie to jest dla niego cenna inwestycja, jakby, że kontakty z ludźmi, żył z kontaktu z ludźmi i starał się je mieć wszędzie bardzo dobre. On nie był człowiekiem jak inni, powiedzmy, którzy podobną pozycję uzyskują, że on miał wrogów, że kogoś chciał zniszczyć, że chciał, nie wiem, zaszkodzić. On wręcz odwrotnie. On uważał, że wszyscy powinni być jego, jak powiedzieć, i przyjaciółmi, czy współpracownikami. Z każdym kiedyś można jakiś interes zrobić, albo można się zaprzyjaźnić, albo może być do czegoś potrzebny, w tym sensie, że trzeba wziąć od niego kontakt, kiedyś trzeba będzie do niego zadzwonić, a odwrotnie też potrafił. Trzeba mu wysłać kwiaty, trzeba mu wysłać czekoladki, prezent, pamiętać o jego urodzinach, a jednocześnie będzie mi kiedyś potrzebny i trzeba będzie się do niego odezwać. W tym sensie nie był jakimś mafiozą albo człowiekiem antypatycznym. Był wręcz właśnie takim człowiekiem, który bardzo lubi kontakty, siedzenie, rozmawianie, jedzenie, picie, podróżowanie wspólne. On też tak podkreślałem, że nie potrafił być nigdy sam. Zawsze musiał mieć wokół siebie taki dworek przynajmniej. Można mieć tak, można było odnieść takie wrażenie. No cóż, niestety czas naszej rozmowy już zbliża się do końca, tak więc ja Państwu bardzo dziękuję i jeszcze raz przypominam, że rozmawialiśmy o reportażu Upadek, historia prałata Henryka Jankowskiego, który można oczywiście znaleźć w księgarniach stacjonarnych i internetowych, a jeszcze na sam koniec, już tak na do widzenia, chciałam zapytać, nad czym Państwo teraz pracują. Wiem, że pracujecie osobno już nad swoimi książkami, ale może zapowiedzmy, czego możemy się jeszcze w przyszłości od Państwa spodziewać. Może Pani Monika, może najpierw od Pani zaczniemy. Ja pracuję nad reportażem o aferze Amber Gold. Nie będzie to absolutnie książka polityczna. Nie będzie miała na celu napiętnowanie żadnego rządu. Będzie miała wyłącznie na celu opisanie afery, tego jak do niej doszło, tego kto za nią stał. I próby odpowiedzi na pytanie, co się stało z tymi milionami, które zostały ukradzione 18 tysiącom Polaków. Czyli na chłodno, bez emocji, obiektywnie, dokładnie tak samo jak w Upadku. Panie Krzysztofie, ja wiem, że Pan z kolei pracuje właśnie nad biografią osoby, o którą wspomnieliśmy dzisiaj już tak. W naszej rozmowie. W Gdańskiej Solidarności mówiono, że Wałęsa i Jankowski to są bliźniacy. Więc pracuję teraz nad biografią tego ważniejszego bliźniaka. Natomiast co do tego, że osobno, no niby pracujemy osobno, ale nadal się konsultujemy, czy sobie różne rzeczy podrzucamy, bo jest to ciągle mniej więcej to samo środowisko szeroko pojęte, przynajmniej geograficznie i ono się zazębia tak naprawdę. Więc pracuję nad biografią tego ważniejszego bliźniaka. Zostaliśmy na Pomorzu, jednym słowem. W obu tematach w zasadzie w dalszym ciągu jesteśmy na Pomorzu. I w obu tematach wydawni się Czarna Owca. No tak. Jeszcze na sam koniec, już kończąc naprawdę naszą rozmowę, bo już naprawdę czas dobiega do końca, pan Zbigniew Gawin jeszcze zapytał, czy nie przyszło Państwu na myśl, że ksiądz Jankowski był w gruncie rzeczy agentem, ale prymasa Wyszyńskiego, który chciał przeciwstawić się lewicowości Solidarności i przez Jankowskiego wpływał w tym kierunku. Takie wydaje się. On, jego pseudonim delegat się wziął z tego, że on podkreślał, że on jest delegatem prymasa. Podkreślał, że jakby on nie jest proboszczem, on nie jest podwładnym biskupa, on jest delegatem prymasa. I to był jego taki man, on sobie nawet taki dokument wystawił, którego mu nikt nie pamiętał i tak był napisany delegat, choć nie ma czegoś takiego, nie było takiej funkcji. A KO delegat, dowiedzieliśmy się dużo później, że miał taki pseudonim. Tak, to dziękuję bardzo jeszcze raz przypominam,
Państwa gośćmi była pani Monika Góra oraz Krzysztof Brożek, czyli autorzy książki Upadek, historia księdza prałata Henryka Jankowskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękuję nawzajem. My również.